Dzień dobry! Witam Was, ukochani moi, w niedzielę 30 czerwca. Witam Was ja, w mojej skromnej osobistości, Daniel Józek Kuczaj. Dzisiaj dzień 30 czerwca, czyli ostatni dzień czerwca. Koniec już więcej 30 czerwca 2024 roku nie będzie. Koniec, nul. I dzisiaj mamy, moi drodzy, święto marynarki wojennej. Mamy dzień asteroid, mamy święto wojsk aeromobilnych, mamy również dzień Ministerstwa Obrony Narodowej, moi drodzy, i dzień motyla kapustnika mamy też dzisiaj. A jeszcze mamy święto Centrum Zarządzania Kryzysowego. Oby nie trzeba było zarządzać kryzysowo. Dzisiaj wstaję z kuczajem niespodziankowo przy niedzieli o 8:45, moi kochani, bo nadajemy z kuchni. Nadajemy z kuchni, będziemy robić, uwaga, uwaga, będziemy robić brzoskwinki. Brzoskwinki, proszę ja Ciebie, dla chłopczyka i dziewczynki. Będziemy te brzoskwinki robić. Ktoś się napije kawki. Chociażby ktoś pomyślał, że do porannej kawki to będą truskawki, a tutaj nie. Ja Wam coś tutaj pokażę. Uwaga, ja tutaj dzisiaj zrobię brzoskwinki spod pierzynki. To będą, moi kochani, to będą brzoskwinki spod pierzynki z takiego e-booka ze smaków gorącego lata, który dostajecie za darmożkę, za free do diet, do każdej diety teraz zakupionej, jeszcze dodatkowo minus 25% z kodem wakajki25, o ile dobrze. Kochani, ale to przejdźmy może do tych brzoskwinek, bo może ktoś akurat teraz będzie miał ochotę zrobić taką brzoskwinkę pod pierzynką, zrobisz taką brzoskwinkę i powiesz, kochanie, zrobiłam dla Ciebie brzoskwinkę pod pierzynką. On od razu, Boże, kochanie, nie podchodź bliżej, bo mi stanie serce jeszcze od tych brzoskwinek. Co tu potrzebujemy? Już patrzę właśnie w ten mój e-book. Patrzę w e-book, uwaga, se przewinę, czekaj. Mamy tutaj brzoskwinie pod kruszonką owsiano-migdałową i potrzebujemy, uwaga, 2 brzoskwinie, 3 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki płatków migdałowych, 1 łyżka miodu, 1 łyżka oleju, jakiego tam mąż takiego mąż. Może być rzepakowy, może być olej, taki jaki aktualnie amerykańscy naukowcy po prostu wrzucają, że jest na niego moda. To taki możesz mieć. Szczypta cynamonu jeszcze do tego. I ja wyjątkowo sobie jeszcze taki zrobię dodatek do tego, a mianowicie dołożę troszkę, mam tu jogurt grecki i dołożę do tego waniliowe białko z gór, bo to se zrobię oprócz tej pierzynki, żeby tam będę miał pierzynkę, to taką se zrobię po prostu do tego taką, takie lelum po lelum. To będzie takie dobre jeszcze, takie do tego ciepła, na takie zimne. Więc dobra, zacznijmy robić, bo to jest bardzo szybki przepis, bardzo szybki, pod pierzynką. A, co ja chciałem powiedzieć, no, a to za chwilę powiem, to na razie nic nie mówię. Tu mam 3 łyżki, na słowo mi musisz uwierzyć, że mam 3 łyżki płatków owsianych. Wsypuję do miski, o, wielkomicha na te płatki owsiane. Do tego dodajemy, moja koleżanko i kolego, dokładamy, słuchaj, tutaj olej. Poczekaj, wezmę, żeby nie widać było marki. O, wezmę taki. Nie wiem, czy to świeży. Jeszcze świeży chyba. Jeszcze jakiś. Jeszcze nie zjątrzały chyba. Dobra, czekaj, wezmę. Jeszcze nie zjątrzały. Widziały gały, co brały. I do tego patrzymy sobie. Tutaj potrzebujemy tego oleju. Jedna łyżka oleju do tych naszych płatków. 3 łyżek płatków owsianych, ten olej. No i wlaliśmy sobie ten olej, proszę ja Ciebie. Mamy już olej, dokładamy do tego łyżkę miodu. Mam miodek od pszczółek, pszczółki nabzyczały i tutaj mamy taki miodek. O, i dokładamy łyżkę miodu do tego. Do tego dodajemy, słuchaj, płatki migdałowe. I ja niestety dzisiaj nie miałem płatków migdałowych, w żadnym sklepie nie widziałem, nie było, niedziela dzisiaj, nie wiem, czy handlowo, czy nie handlowo, no ale nie mam tych płatków. Mam, słuchaj, natomiast orzech pekan, brzmi światowo, drogo brzmi, no ale akurat miałem takie, słuchaj, to zrobię z pekanem, zobaczymy, jak to będzie z pekanem, także moje będą te brzoskwinki pod pierzynką, spod pierzynki pekanowo tej owsianej, tak. Troszkę,
troszkę bym powiedział, taka brzoskwinka będzie Made in Poland, a troszkę, nie wiem skąd to orzechy pekan są. Napiszcie mi w komentarzu pod postem, skąd to są orzechy pekan. Ciekaw jestem, skąd to mogą być. Może z jakiej, kto wie, Tajlandii? Kto wie, z Chin może. Nie wiem, nie wiem, gdzie to są produkowane, w sensie, gdzie one rosną. Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, gdzie one rosną. I co mi jeszcze napiszcie, kochani, kochani, kochane, napiszcie mi jeszcze, patrz, bo, patrz, nie wiem, ile tego pekana dać, pekana, za dużo może dałem. A dobrze, niech mo, pod pierzynką. Napiszcie mi, kochani moi, gdzie w komentarzu, jaka u was jest aktualna, jaka u ciebie jest aktualna godzina teraz. W tym momencie, jak to oglądasz, jaka jest godzina i jeszcze co mi napisz? Napisz mi skąd oglądasz w tym momencie aktualnie, ze świata, gdzie cię rzucił los, gdzie cię rzucił los. Ja aktualnie nadaję z Warszawy, choć jak nie wszyscy wiedzą, może pochodzę z Podhala, pod Samiuśkich Tater, dokładnie ze wsi Ludźmierz. Z takiej właśnie wsi pochodzę, ale mieszkam już w Warszawie. Jezus. Więcej lat mieszkam w Warszawie niż żyję. W sensie, niż dorosłe życie mam. W sensie, to chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne. Słuchajcie, mamy tutaj teraz taką właśnie sytuację w tej misce, że mamy pierzynkę już. Mamy pierzynkę gotową, a szczyptę cynamonu jeszcze dołożymy. To jeszcze szczypta cynamonu, czyli zakryję, bo mi nie płacą za to, to zakryję. O, ale szczypta, patrz, no to jest szczypta dopiero, proszę ja ciebie, voilà. No i super, mamy, słuchaj, tą pierzynkę zrobioną, niech ta pierzynka se tu poleży chwilę, a my w tym czasie, proszę ja ciebie, weźmy sobie jakąś brzoskwinkę, oj kurwa, twarde, weźmy sobie brzoskwinkę. Powiem ci, że twarde te brzoskwinki. O, tu jakoś mięciutko. Taką twardą nie bierzemy, będziemy brać. I pokrójmy sobie taką brzoskwinkę w kosteczkę tutaj do takiej naszej tej miseczki, do piekarnika. Ale czekaj, bo ja tu miałem odpowiedzieć w ogóle na pytania, które mi wczoraj zadawaliście na storiesach. Czekaj, ja zobaczę tutaj, że zerknę i no, bo mi się zaraz czas skończy. O! Mamy pierwsze pytanie na przykład, pisze Beatka. Beatka, o patrz już, piekarnik mi dzwoni, bo my włożymy, proszę ja ciebie, te nasze brzoskwinki pod pierzynką do piekarnika na 15 minut. A ja już wsadziłem, żeby po prostu już była jedna gotowa, ale na razie to ja nie mogę, na razie jeszcze, znaczy ją wyjmę, bo ona się spali, więc żeby się nie spaliła, a w taki upał to ona spłonie, to ja ją wyjmę. Lecie, mogę prosić na sekundeczkę tutaj. O, patrz, jako tutaj ta, ale super brzoskwinie. Ale to będzie pyszne. Proszę ja ciebie, patrz, jak nam się tutaj zrobiły. Dobrze, o Jezus, czekaj, bo sobie palce poparzę. Może tak, nie stresuj mnie tu, bo mnie zaraz z rana. A, ale gorące, kurwa, mać. Czemu to gorące jest? Nie pokazuj mi syfu w zlewie. O, czekaj, ja wyjmę. Oj, tu już mamy jedną gotową. O, czekaj, bo sobie popatrzę naprawdę. A te dłonie są warte miliony. Czekaj. O, tu położę. O, au! Dobra, ja już wyjąłem tą Grażynko, żebyś tu nie weszła, bo to jest gorące. O, już. Czekaj, chciałem dotknąć. Czekaj, już. Wracam do ciebie, wracam już do was, żeby ino było widać. Widać tu moją tą, widać? Brzoskwinki spod pierzynki, patrz, już chciałem, żeby wam na te brzoskwinki leciały ślinki, już tutaj, o, niech wam na te brzoskwinki lecą ślinki, Grażynko, nie wolno na chwileczkę jeszcze, bo jest gorąco w domku i trzeba ten, na chwilę ozimnić. Pytanie, ja odpowiem na pytanie, Kuczajku, kiedy Ciupaga Plus? No i tutaj mam do was taką sytuację, odpowiedź na to pytanie takie, że kochani, lada moment, naprawdę, bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie to raduje, że tak ukochujecie Ciupagę Plus. Ja się nie dziwię, bo naprawdę jest to rewelacyjny nasz naturalny spalacz tłuszczu. Naturalny, to trzeba powiedzieć, on jest z naturalnych składników. Natomiast, kochani, mieliśmy po prostu, że tak powiem, w produkcji trochę problem z produkcją.
Za jakiś czas Wam powiem, bo to będzie historia naprawdę na książkę, bardzo myślę inspirująca, dlaczego tak było. Natomiast, kochani moi, my się nie poddajemy i już za chwilę będziemy mieć tą ciupagę, bo ja nie lubię po prostu iść, kochani, na żadne tutaj z takimi rzeczami. Boże, słowa mi brakło. Grażynko! No weź nie nadłubczaj w okienko. Na kompromisy, bo ja lubię po prostu, jak coś jest porządnie zrobione, dlatego słuchajcie, ciupagę, to od razu Wam powiem, i wszystkie inne produkty Kucza i Natura robię za swoje wypracowane pieniądze i... Boże, przestań już dzwonić. I kochani, po prostu, no, że tak powiem, że mnie przez miesiąc nie było z różnych względów zdrowotnych, nie mogłem pracować, no to wiecie, jak to w życiu po prostu bywa. Ja wiem, że to zrozumiecie, przyjdzie taki moment, gdzie Wam to wszystko opowiem i myślę, że to dla wielu osób będzie inspirująca historia po prostu. I ta ciupaga będzie, za momencik, dajcie mi naprawdę dosłownie chwilę, bo myślę, że tak w kilka tygodni już będziemy mieć gotowe. Slipy czy boksy? Takie tutaj pytanie. Nie padło. A slipki, ale takie porządne, obcisłe na dupeczce. Takie tutaj pytanie padło. A co, żadne. Słuchajcie, człowiekiem jestem i, że tak powiem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Choć czasami stringi, czasami i stringi, żartuję. Nie, akurat stringów, powiem Wam, nie lubię, bo się wrzynają w żyć, więc nie lubię. No ciupaga, następne pytanie o ciupagę, no to tak jak już odpowiedziałem poprzednio, no cieszy mnie to, że tak pytacie. Reguła motywacji Twojej, kochani. To jest fajne pytanie, reguła motywacji. Ja tu wkładam na nowe brzoskwinki, tutaj wkładam, a w tym czasie odpowiem na pytanie, które zresztą padło od, które się pojawiło od mężczyzny, od faceta, na regułę mojej motywacji. Powiem Wam tak, w zależności tak naprawdę od tego, w jakim momencie mojego życia byłem, to miałem inną motywację na coś. W sensie skąd z jakiejś innej swojej części czerpałem tą motywację. Ale powiem szczerze, że tak ostatnio właśnie sobie myślałem, że bardzo dużo tej motywacji swojej do tego, co osiągnąłem, wiecie skąd wziąłem? Ze złości! Ze złości! Może to niektórych zszokuje. Jak to ze złości? Jak to ze złości, kurczę? Jak to, że ze złości? No ze złości, kochani, bo ze złości... Złość to, jak się okazuje, słuchajcie, to nie jest wcale takie złe uczucie. My wcale nie musimy tego uczucia nie lubić, bo ja Wam powiem, że naprawdę od samego początku mojego życia, jak najpierw żyłem sobie tam w Ludźmierzu i złościłem się na to, że ja nie chcę na przykład żyć w takim domu, w jakim się wychowywałem. Nie chcę. Chcę mieć po prostu poczucie bezpieczeństwa, chcę mieć poczucie finansowe bezpieczeństwa i złościło mnie to. To mnie determinowało, to było takim moim naprawdę napędem do tego, żeby zadupcać. Po prostu, żeby naprawdę zadupcać i pracować zdobywać kolejne jakieś swoje cele w pocie czoła, bo naprawdę wszystko, co osiągnąłem swoją pracą, tymi dwiema chińskimi rączkami malutkimi. To wszystko osiągnąłem. Więc kochani, myślę, że tutaj Ci mogę powiedzieć, że nawet kochani, jeśli macie w sobie jakąś tam złość, nawet jakąś macie frustrację, niezgodę na to, co Wam się w życiu aktualnie dzieje, no to możecie się po prostu wkarbić i możecie to albo włożyć w coś, co nic Wam nie da, w sensie nic nie będzie, nie wiem, zacząć klikać na TikToku, zacząć na Instagramie przeglądać i po prostu nerwowo regulować sobie uczucia, albo właśnie tę złość władować w jakiś w działanie, czyli w zadupczanie. Czyli na przykład jutro o 6:45 jest kolejne wstajem z Kuczajem. Jutro sobie będziemy co? Zobaczymy, co będziemy robić. I jutro również mogę sobie zacząć tam trenować, zacząć sobie ćwiczyć. A ja tutaj jeszcze inno tak zrobię, bo wsadzę do piekarnika tę moją, tutaj już mam gotową. Czekaj, gorące? A nie, to gorące jest. Tutaj mam gotowe, zaraz spróbuję, bo aż się prosi, ale tu wsadzę do piekarnika, 190 stopni piekarnik, 190 stopniach, ja wkładam do piekarnika moją kolejną, nastawiam piekarniczku, mój, no, to ja muszę ustawić, 190, niech się robi, o, niech się nam robi, a ja jeszcze tutaj inno zrobię taki, patrz, sobie do tego, zrobię sobie białeczko, dołożę sobie miareczkę białka waniliowego. Myślę, że to bardzo fajnie nam się połączy z takim smaczkiem, jak z tymi brzoskwinkami. Tutaj myślę, że to będzie dobre. Dobra. Więc no, słuchajcie, kochani moi, tak to właśnie jest w życiu. Nie zawsze
życie nam płynie jak po brzoskwinie. Nie zawsze jest pięknie i kolorowo, ale możemy się albo poddać, albo możemy zadupcać i wytrwać. I to, co ja sobie zawsze, słuchajcie, całe życie powtarzam, ino wytrwaj i oczep skrzydełka. O, jak ten motylek, jaki to jest dzisiaj? Kapustnik, to podobno szkodnik jest, ale dobra. Szkodnik, bo kapustę je, kapustę i rzodkiewki. O Jezu, jak to dobra. Z białeczkiem z gór pomieszałem sobie, co? O, tu mam, tu. Białeczko z gór, waniliowe, do tego sobie tutaj wziąłem i sobie pomieszałem z jogurtem greckim, i zrobiło mi się taki swój sosik. Jezu, jakie dobre. I zrobiłem, trochę gorące? Gorące. Słuchaj, i se patrz, co ja se z tym zrobię. Ja se wezmę i ja se zrobię takie po prostu, taki kleks. O, patrz. Tak, taki, wiesz, tym, po tych brzoskwinkach, po tej pierzynce, po tej brzoskwinkowej, se zrobię takie, patrz. O, o. Palce lizać, kochani. Dobra, uwaga, muszę spróbować na waszych oczach. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Jakąś łyżkę muszę wyciągnąć, ale taką odświętną. Czekajcie sekundkę, wyjmę. Mam tu oczywiście łyżki na okazję świąteczną. Specjalnie, wiecie, wyjmę, bo to są takie odświętne. Wiecie, każdy ma na pewno taki zestaw łyżek. Co się ich nie myje w zmywarce i no, trzeba ładnie włożyć odświętne łyżki. Takie łyżki, co jak goście przyjdą. Uwaga. O Jezu. Jako dobra. Niebo w gębie. I słuchaj, taka porcja takiej brzoskwinki, tą, która jest podana w przepisie, to tako kopystka, ta, już nie kopystka nazwę, Boże, tako foremka, to na dwie starczy. Ja włożyłem do jednego, dlatego że, słuchajcie, mam ino dwie w domu. Akurat je przeznaczyłem do jedzonków dla kotków i mam ino dwie, więc zrobiłem to do jednej, natomiast rewelacja, kochani, naprawdę. Zróbcie i dajcie znać, jak wam smakowało. Tak jak już mówiłem, macie do diet, wchodźcie na Kuczaj Diety, na kuczaj.pl i tam dzisiaj minus 25% mamy i dodatkowo jeszcze dostajemy sobie takiego e-buczka. I naprawdę, słuchajcie, to nie są diety, bo to widzicie, że to nie jest tak, że to jest dietujesz, męczysz się, że nic nie możesz jeść. To jest styl jedzenia, styl życia. Od samego rana buzia roześmiana, bo masz po prostu dobre jedzenie. Przygotowywane w mig, bo sam se ustawiasz, ile czasu chcesz poświęcić na to, żeby zrobić sobie jedzenie. Mało tego. Gorące, kurwa, tu patrzę mięso. Mało tego, jeśli na przykład nie masz jakiegoś składnika w lodówce, albo masz jakieś składniki w lodówce, to sobie wpisujesz tylko te składniki i na tej podstawie dostajesz przepis gotowy, który również odlicza ci się od twojej diety codziennej, od twojej kaloryczności. Więc no, udogodnienia są po prostu wszelkiego rodzaju. To nie jest typowo rozpisana po prostu dieta, że jesz, nie wiem, kurczaka z ryżem. To już nie są lata 2000. To już jest rok 2024. Idziemy, słuchaj, z postępem czasu i po prostu sobie najbrzoskwinie. Dobra, słuchajcie, kończę, bo też nie wiem, przewaliłem więcej czasu, nie? 20 minut? 20. Wybaczcie mi to, ale dzisiaj jest niedziela. Zatem słowo na niedzielę. Kochani, będzie pysznie, że ja pierdzielę. Bądźcie szczęśliwi, ukochujcie się dzisiaj i piszcie, jak się macie. A my się, bo to jest tak dobre, że nie mogę przestać jeść. Wiem, że nie mogę jeść. No jak to jeść, tak aż wstyd. A to jest przepyszne. Dobra, idźcie już. Idźcie, kochani, gdzie idziecie, napiszcie, co dzisiaj sobie robicie. I napiszcie, jak się czujecie. No i jutro co? 6.45.
wstajem z kuczajem. Hashtag wstajem z kuczajem. Z jajem. Ale dobra.